zmieniony kolor trawy oraz liczne dziury. Tak aktualnie prezentuje się naturalne boisko przy ulicy Narutowicza 9. Wielu kibiców i mieszkańców uważa, wyrażając swoje opinie m.in. w internecie, że do takiego fatalnego wyglądu i stanu murawy przyczyniła się sobotnia gala bokserska. Władze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapewniają, że problem szybko zostanie rozwiązany, a zły stan murawy to efekt przede wszystkim spotkań rozgrywanych w złych warunkach atmosferycznych. Chciałbym zauważyć, że stan murawy nie jest po gali bokserskiej, tylko jest po meczu pucharowym Broni Radom. W deszczu i po dwóch meczach, jeden po drugim. Radomiaka plus derby, tak zwane Radomiak drugi i Broń. To nie jest zniszczenie, te zniszczenia nie są po gali boksu. Boisko w tym okresie, tak, wrzesień, październik, powinno być tak naprawdę używane tygodniowo 3 godziny. A no niestety mamy 3 mecze, tak, na których no nie ma treningów, są tylko mecze, ale to i tak daje nam 4,5 godziny w sumie gry. W podobnym tonie wypowiada się również dyrektor Robert Dębicki. Myślę, że komentarze są mocno nieuzasadnione. Znaczy, powiem tak, my nie możemy się fokusować tylko na piłkarzach. No, mamy obiekt jedyny w tym mieście. Mnóstwo osób, organizacji chciałoby robić z nami imprezy sportowe i no my jesteśmy też dla kibiców lekkiej atletyki, jesteśmy dla kibiców boksu i różnych innych dyscyplin. Każdy jest fanem jakiejś dyscypliny sportu. W związku z tym staramy się to układać tak naprawdę, uwierzcie Państwo, na tyle, na ile nam pozwalają możliwości techniczne. Robimy wszystko, żeby każdemu tego nieba przychylić, ale tego się zrobić nie da. O ile ubytki w murawie z trybun nie są widoczne, to już zmieniony kolor trawy zwróci uwagę każdego fana. Zmiana koloru jest po gali boksu, bo było to przykryte tymi płytami, nie było dostępu światła, ale to trawa już nabiera zielonego koloru, więc myślę, że do piątku będzie to w miarę możliwe, a na pewno w przyszłym tygodniu będzie dużo lepiej. Kolor trawy nie powinien wpływać na wyniki meczów. A takie zniszczenia, które się pojawiają po meczach, gdzie naprawdę rozgrywane są w trudnych warunkach, w deszczu, no to są normalne rzeczy. Także dla wszystkich w trakcie meczu murawa jest jednakowa i mam nadzieję, że nie będzie miało to wpływu na wyniki rywalizacji. Nasuwa się jednak pytanie, czy gala nie mogła być zorganizowana w innym terminie, na przykład pod koniec rundy jesiennej bądź wiosennej. Jak mówi prezes Janduła, termin gali był ustalony już kilka miesięcy temu. Ten termin, ustanowiliśmy ten termin, bo był najbardziej odpowiedni dla nas, właśnie żeby wejść pomiędzy meczami, żeby nie było to 2 dni do meczu czy przed meczem 2 dni. On był już pół roku temu już ustalony. Władze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dostrzegają problem i już podjęły kroki w celu poprawienia stanu murawy. Od poniedziałku, jak nie pada deszcz, pracownicy są, koszą, dosiewają, ugniatają. No, robimy co możemy, nawóz kładziemy, żeby ten kolor jednak był. No, robimy co można w tej chwili. O natychmiastowy efekt będzie jednak ciężko. To wszystko z powodu kolejnych imprez na tym obiekcie. W piątek ligowy mecz rozegra Radomiak, w niedzielę odbędą się zawody lekkoatletyczne. W przyszły piątek ligowy mecz zagra Broń, a w sobotę Luk Sportowa 4. To zdecydowanie zbyt wiele jak na jeden obiekt w tak krótkim czasie.